po raz trzeci Fundacja Promocji Nowej Huty przygotowała akcję Kocham Nową Hutę. Z okazji walentynek rozdajemy wszystkim nowochucianom i nie tylko 10 tysięcy kalendarzy z wyjątkowym, pięknym zdjęciem przedstawiającym naszą dzielnicę, którego autorem jest Grzegorz Ziemiański. Zdjęcie powstało w lecie 2016 roku, wtedy kiedy były takie duże upały. Miasto rozstawiało bramownice do chłodzenia. Wystarczyło się tak naprawdę tylko pochylić, spojrzeć w kałuże i zobaczyć odbicie Nowochódzkiej Alei Róż. Można wspomagać takie działania właśnie rozdając kalendarze. No i w sumie bardzo mnie to kręci. Spotkaliśmy się wszyscy na Placu Centralnym, aby świętować miłość do naszej wspaniałej dzielnicy. Dzisiaj wszyscy w Krakowie jesteśmy Nowochucinami. Nasze serca łączą się w jedno i cały Kraków będzie czuł to nowochuckie serce i bardzo, bardzo się z tego cieszę. Kocham Nową Hutę i myślę, że jak jesteśmy tu wszyscy, to kochamy tą Nową Hutę i będziemy jej oddawać nasze serce. Kalendarz, naklejki, oddawanie krwi. Myślę, że to jest kapitalny pomysł na właściwy patriotyzm małej ojczyzny. Gratuluję Nowochucianom. W dniu dzisiejszym taki mamy dobry uczynek, oddając krew, ratując życie drugiemu człowiekowi. To jest najważniejsza idea, żeby po prostu rodzice mogli przekazywać swoim dzieciom, że zrobili dobry uczynek, oddając krew, żeby to po prostu gdzieś kiedyś po prostu to zaowocowało. Połączyliśmy naszą akcję z akcją Dobry Uczynek 2017. Zbieramy krew do banków krwi i szpitali. Od 18 roku życia oddaję krew, więc jestem wieloletnim honorowym dawcą. No i robię to, żeby pomagać ludziom. Taka akcja to jest bardzo szczytny cel, może uratować niejedno życie. To jest niby niewiele, a tak wiele. Jedyne, co mogę zrobić dla ludzi, to oddawać krew bez uszczerbku na zdrowie dla siebie. Bardzo dobrze, taki autobus istnieje w Polsce. Nie każdy musi jechać do szpitala, autobus przyjeżdża do niego na miejsce. Miejsce, które jest dzisiaj, na pewno sprzyja temu, że jest większa zbiórka krwi, której niestety zawsze brakuje. Ile by tej krwi się nie pobrało, zawsze są jakieś niedobory. Towarzyszy nam wiele atrakcji. Mamy poczęstunek, mamy telebim, na którym puszczane są teledyski nowochódzkich artystów oraz filmiki przedstawiające różne inicjatywy nowochódzkie. Jest z nami młodzież z klubu Wersalik, która zapewnia animacje oraz atrakcje dla dzieci i nie tylko. Towarzyszą nam w tym roku 4 maluszki. Jednym z nich można wybrać się na wycieczkę po Nowej Hucie. Jest to maluszek naszego projektu NH Trip. Celem akcji jest przede wszystkim pozytywna promocja Nowej Huty. Jak co roku pogoda dopisała wspaniale, mamy cudowne słoneczko, jest cieplutko, a dodatkowo rozgrzewa nas miłość do dzielnicy. Pochodzę z Nowej Huty. Tutaj się urodziłam, wychowałam, tutaj chodziłam do szkoły. Całe dzieciństwo i lata nastoletnie spędziłam wśród nowochódzkich zielonych osiedli. O tym, że będę pisarką, wiedziałam już jako małe dziecko. Miałam 3 lata, kiedy rodzice nauczyli mnie czytać, a skoro czytać, to wiadomo również pisać. I od tego momentu już myślałam o tym, że bardzo chciałabym tworzyć powieści, własne historie. I jako dziecko moją ulubioną zabawą było tworzenie książek. Jednoosobowo byłam pisarzem, ilustratorem, wydawcą oraz kolporterem stworzonych przeze mnie dzieł. Aktualnie mam premierę pierwszego tomu, 5-tomowej sagi zatytułowanej Spacer Aleją Róż. Ten tom nosi tytuł Cień burzowych chmur. W tym tomie prezentuję rodzinę Szymczaków, fikcyjną. Historia tej rodziny przeplata się z autentycznymi wydarzeniami historycznymi, a moi bohaterowie ocierają się o realne postaci, które żyły na początku lat 50. w Nowej Hucie. W fabule powieści przeplatają się różnorodne wątki, m.in. kryminalny, pojawia się dość makabryczna zbrodnia, pojawiają się także wątki miłosne. Jak to w życiu bywa, rodzą się dzieci, ludzie umierają, przeżywają upadki i wzloty, leją łzy, uśmiechają się. Tętniąca życiem i przeludniona Nowa Huta ciągle jeszcze bardziej przypominała wieś, niźli nowoczesne i wygodne, pierwsze w Polsce w pełni socjalistyczne miasto, jakim chciał widzieć je Stalin. Zamiast oczekiwanego homo socialisticus, ulicami wędrował człowiek odarty z przynależności społecznej, już nie chłop, jeszcze nie robotnik. Błądzący, pełen wątpliwości, szukający Boga bądź uciekający przed Jego głosem, wtłoczony w sztywne ramy, które nie były dlań zrobione na miarę.
Dlaczego opowieść o Nowej Hucie? Ponieważ Nowa Huta jest miejscem, które bardzo kocham, które jest związane z całym moim życiem. Podczas pracy nad tekstem wykorzystywałam dużo wydarzeń historycznych, które znam przede wszystkim z podręczników historii, ale są też wydarzenia, które pamiętam z własnego dzieciństwa i okresu dojrzewania. Między innymi za taki okres uważam czas stanu wojennego, który doskonale pamiętam i tego ciągłego poczucia niepokoju oraz lęków, które nam wówczas towarzyszyły. Bardzo mocno w mojej pamięci utkwiły sceny rozgrywające się pod Arką Pana, kiedy wychodziliśmy całą rodziną z kościoła. Wierzę, że będziecie mi towarzyszyć w tej wyprawie, w ten najmroczniejszy okres historii. Poczujecie gaz szczepiący w oczy i poczujecie te wszystkie lęki, które odczuwali mieszkańcy Nowej Huty, przemykając wzdłuż kordonów stojących zomowców uzbrojonych po zęby. Między nowochódzkimi blokami dojrzewały owoce na drzewach pozostałych po niegdysiejszych sadach. Tutaj słychać było pokrzykiwania budowlańców, a także płacz coraz liczniejszych małych dzieci. Saga Spacer Aleją Róż obejmuje cały okres historii istnienia Nowej Huty, począwszy od momentu rozpoczęcia budowy w 1949 roku, aż po czasy współczesne. Serdecznie zapraszam czytelników do wspólnego spaceru Aleją Róż.